69% pracowników twierdzi, że po workation znacznie spada szansa tego, że odejdą. Czyli spadają jeszcze odejścia. Kanał napędzają. Sellwise. Doradztwo i szkolenia w sprzedaży oraz marketingu B2B. AdWise. Agencja marketingu B2B. I HireWise. Rekrutacja, nie zgadniecie, w sprzedaży oraz marketingu B2B. Więcej znajdziecie na wisegroup.pl. Cześć, witajcie. Witam Was serdecznie w programie Wise Business School, w którym omawiamy trudne biznesowe zagadnienia w zrozumiały sposób. Witam Was w kolejnym odcinku programu, który będzie chyba najbardziej nietypowym dotąd, dlatego że mam dosyć tej ściany i stąd wychodzę. No, i znaleźliśmy się w nieco innym miejscu, kilka tysięcy kilometrów dalej, grube kilka tysięcy kilometrów dalej. Ściana za mną się zmieniła, tym razem jest po prostu ściana w domu, który aktualnie wynajmuję. I w tym odcinku pogadamy sobie o workation, czyli o tym, co właśnie najlepszego uprawiam. Dowiecie się z tego materiału krótko na temat tego, co to jest workation, w jakich biznesowych zastosowaniach, jakie ma biznesowe zastosowania, o tak to trzeba powiedzieć, zarówno wobec właścicieli, jak i członków zespołu. Także nie przedłużam, koniecznie zostańcie na część merytoryczną. No dobra. Faktem jest, że workation w Polsce nie jest zbyt popularne. Nawet do dzisiaj jest tak, że kiedy mówi się, że jestem na workation, to większość osób zadaje pytania, co to jest workation. Workation to jest połączenie słów work and vacation i razem tworzy się workation. W Polsce gdzieś nam przyjęło się coś takiego, że jeżeli ktoś jest w pracy, to musi siedzieć w biurze, klikać na myszce i siedzieć przy komputerze. Coraz częściej pojawia się trend pracy zdalnej. Ona też wciąż w taki dość nieśmiały sposób wchodzi na salony polskich firm. Niemniej jednak 2020 rok skutecznie sprawił, że jest ona już znacznie bardziej popularna niż kiedyś. I teraz wydaje mi się, że trend workation będzie jeszcze większy, dlatego że w kraju, w którym aktualnie się znajduje, czyli w Stanach Zjednoczonych, uwaga, w 2021 roku 67% pracujących Amerykanów wybrało się na workation, a w 2023 roku 94% pracujących Amerykanów planuje to zrobić. I teraz wobec workation jest bardzo wiele pytań. Mało tego, w Polsce jest to na tyle mało popularne, że nawet nie za bardzo są badania. Ale znalazłem badania pochodzące ze Stanów Zjednoczonych. I one mówią, że, uwaga, 81% Amerykanów twierdzi, że po workation wzrosła im kreatywność. Kreatywność. Co więcej, i to też jest bardzo ciekawe, 84% ludzi, którzy łączą biznes z zabawą tak naprawdę, no bo tak trzeba nazwać wakacje, odczuwa znacznie większą satysfakcję. Satysfakcja w środowisku pracy, co też jest bardzo istotne. Następnie 69% pracowników twierdzi, że po workation znacznie spada szansa tego, że odejdą. Czyli spadają jeszcze odejścia. Do tego 83% twierdzi, że spada im wypalenie, a na koniec aż 60% pracowników twierdzi, że byli bardziej produktywni. Produktywność. Z tą produktywnością oczywiście ja bym był wobec akurat tej cyfry nieco osowiały, ale wynika to z tego, że w sposób naturalny chcemy, można powiedzieć, uzasadnić swoje wybory, więc pewnie ta kreatywność gdzieś tam z boku się znajduje. Żałuję, że nie mam takiego badania w Europie ani w Polsce, natomiast jest to dostatecznie ciekawe, żeby się przynajmniej temu przyjrzeć. I teraz pytanie. Co mi daje mandat, żeby mówić o workation? Ja pierwszy raz wybrałem się na workation w 2021 roku. To były 4 tygodnie, które spędziłem wtedy na Teneryfie. Był to trzeci rok prowadzenia mojego biznesu i wspominam to bardzo dobrze. Bo zresztą rok później wybrałem się już na 6 tygodni i zamieszkałem w południowej Hiszpanii na Costa del Sol. Tam miałem okazję być nieco dłużej i bawiłem się naprawdę świetnie. I teraz trzeci rok z rzędu ponownie powtarzam
workation i powtarzam je w postaci, w której tym razem jestem jeszcze dalej od domu, w trochę innej strefie czasowej, więc zaczynam się już tym odrobinę bawić i eksperymentować w tym obszarze. I teraz, dlaczego ja jako przedsiębiorca wyjeżdżam na workation? Przede wszystkim ułożyłem sobie rytm pracy rocznej w taki sposób, że mniej więcej od stycznia do marca mam bardzo duży nawał zadań. To wtedy jest dużo konferencji, dużo wydarzeń, dużo rzeczy, na które się trzeba przygotować i też w sposób naturalny w naszej branży występuje wtedy zwiększony popyt. On wynika z tego, że tak powiem, nowy rok, nowa ja, więc bardzo wiele firm na początku roku planuje się po prostu zwyczajnie zmieniać. Następnie kolejny tego typu skok jest od września do listopada licząc. I teraz jestem w okresie, od końca kwietnia do około połowy czerwca, w którym rzeczywiście najlepiej na taki wyjazd się wybrać. I teraz dlaczego to robię? Robię to właśnie dlatego, że po tych okresach trudnej i ciężkiej pracy, żeby jakoś zrównoważyć swoje życie i też czas spędzany z rodziną, między innymi z dzieciakami, właśnie wyjeżdżam między innymi z tego powodu na workation. Nie byłbym w stanie sobie pozwolić na 6-tygodniowy urlop, chociaż pewnie gdybym się bardzo postarał, to dałbym radę, ale nawet bym nie chciał, ponieważ okazuje się, że znacznie lepiej odpoczywa mi się, kiedy mogę sobie łączyć czas odpoczynku z pracą. Jestem znacznie bardziej spokojny, znacznie bardziej odpoczywam, jak się okazuje w praktyce. I teraz uwaga. Wypisałem sobie korzyści. Tych korzyści jest kilka. Przede wszystkim tego typu workation jest świetnym sposobem na przetestowanie procesów we własnej firmie. Na każdym z tego typu wyjazdów liczę sobie liczbę eventów, w których ja jako właściciel musiałem zainterweniować, czyli trafiła do mnie jakaś sprawa, coś, czym ja muszę się zaopiekować, na co wyrazić zgodę, przypuścić to dalej, bądź wręcz uczestniczyć na żywo w jakimś procesie. I teraz z każdego wyjazdu liczę sobie, ile razy to się wydarzyło i w jakich obszarach to się wydarzyło. Jest to świetny test procesów, bo okazuje się, że część procesów działa, dlatego że właściciel przychodzi przez tą firmę, bywa z pracownikami, bywa z zespołem i podpowiada różne rzeczy na bieżąco, tego nie do końca zawsze wyraźnie to widać. I teraz jest to absolutnie genialny test. Jeszcze zdarza się, że niektórzy wyjeżdżają specjalnie w strefę czasową, która jest przesunięta o 12 godzin. Aktualnie jestem na czasie minus 6 wobec czasu polskiego, ale strefa przesunięta o 12 godzin sprawia, że praktycznie w ogóle nie dochodzi do bieżącej komunikacji do dyspozycji. Jest tylko komunikacja asynchroniczna, co jest jeszcze bardziej czadowym testem. Ale drugi powód. Spędzam znacznie więcej czasu z dziećmi. De facto najbliższe 5-6 tygodni, które spędzę tutaj na Florydzie, to jest non-stop czas spędzony z dziećmi poza momentami, kiedy pracuję. One są wszędzie, cały czas. Będziemy chodzili po parkach Disneya, po parkach Universala, po Legolandzie, po bardzo wielu, wielu miejscach, które tutaj można zwiedzić. I mam zawsze tak, że to właśnie te czasy, kiedy wyjeżdżamy, kiedy mamy bardzo dużo czasu dla siebie, są najbardziej intensywnym okresem w moim życiu właśnie jako tata. Mam czas wtedy się tymi dziećmi po prostu zająć. I teraz jest na tym workation coś magicznego polegającego na tym z mojej perspektywy, że niby jestem w pracy i to jest fakt, oczywiście pracuję, natomiast w praktyce okazuje się, że nie mam kompletnie poczucia, jakbym był w pracy. Nawet teraz nagrywam dla was ten materiał, nagrałem trochę zrzutów, to niestety nie był Klaudiusz. Klaudiusz by to wszystko nagrał znacznie lepiej. Mało tego, sprzęt, który tutaj dysponuję, to jest sprzęt, który musiał mi się zmieścić do bagażu podręcznego w samolocie, więc to też nie jest tak dobry sprzęt, jaki ma Klaudiusz. Natomiast liczę, że zmontował z tego coś, co przypomina, że jakby coś fajnego. I nie mam poczucia, że pracuję. Nawet teraz, kiedy nagrywam dla was ten materiał, jest to dla mnie po prostu fajne. Co więcej, miks pracy i zabawy bardzo dobrze na mnie wpływa. I to badanie dotyczące kreatywności, tego skoku 81%, ja bardzo widzę w praktyce. To znaczy mam takie poczucie, że większość dobrych rozwiązań, które udało mi się wdrożyć
uruchomić, pochodzi właśnie z czasu, kiedy jestem daleko, daleko poza firmą, poza Polską i mam możliwość oderwać się niejako z mojego życia. I to jest kolejny punkt na mojej liście. Workation dla mnie jest możliwością wyjścia ze swojego życia i wejścia w zupełnie inne życie. Jestem w zupełnie innym domu. Tutaj nawet prysznic, słuchajcie, odpala się inaczej. I zmiana środowiska, zmiana sklepu, do którego jeżdżę, zmiana rutyn dziennych pomaga mi trochę zrobić je od nowa. I na przykład, kiedy mam jakieś istotne postanowienia, wszystkie zaczynam na tego typu wyjazdach, bo wyjście ze swojej rutyny codziennej, całkiem z niej wychodzę. Nie mam żadnej rzeczy, którą mogę tutaj przenieść. Sprawia, że mogę trochę tym grzebać, trochę stawiać to na nowo, trochę zastanawiać się, jak by wyglądało moje życie, gdybym mieszkał na przykład tutaj na stałe. I to jest w ogóle fajne, bo można przeżyć wiele żyć w jednym życiu. Wiem, jak mieszka się na Teneryfie, w południowej Hiszpanii. Wiem teraz, jak będzie się mieszkało na Florydzie. I przede mną kilkanaście, kilkadziesiąt lat, gdzie być może dowiem się, jak się mieszka w prawie każdym zakątku świata, co jest po prostu fajne. I kolejny punkt, i chyba ostatni. Wszystkie najbardziej dobre decyzje pod kątem rozwojowym dla naszej organizacji zapadły ostatnio na workation, zarówno na Teneryfie, jak i w Hiszpanii. I to jest chyba dostatecznie dobry powód. I teraz minusy. Co jest dla mnie na tych wyjazdach trudne? Przede wszystkim trudny jest sprzęt. Klaudiusz, teraz pokażę Wam zrzut na to, jak wygląda moje biurko. Udaje mi się zabrać ze sobą przede wszystkim MacBooka. On jest oczywiście istotny. MacBook stoi na podstawce. To sprawia, że mniej bolą mnie na wyjazdach plecy. Obok niego jest iPad. iPad Pro, który jest podłączony do tego MacBooka w taki sposób, że można na nim rozdzielić ekran. I co najważniejsze, jest lampka, która mnie oświetla. Kamera, żebym mógł dobrze być widocznym na spotkaniach zdalnych. I jest też myszka oraz klawiatura. Wszystkie te rzeczy mieszczą mi się do mojego bagażu podręcznego i absolutnie wystarcza mi do tego, żeby efektywnie tutaj pracować i robić to, co robię na co dzień przy swoim większym stanowisku na miejscu w Polsce. Minusem jest też to, że oczywiście trzeba ponieść koszty samego domu i zakwaterowania, gdzie oczywiście w Polsce ich nie ponoszę. Natomiast jeżeli byłbym na wakacjach, i tak bym je poniósł. I teraz pokażę Wam zrzut na dom, w którym aktualnie przebywam. Mamy tutaj pokój gier i zabaw dla dzieci, w którym jest kino. W pokoju dzieci jest na przykład zjeżdżalnia i przypomina on statek piracki. Obok pokoju dzieci jest pokój do grania w gry. Z synem mogę sobie pograć i z córką. Jest dużo sypialni, jest ogromny salon z wielkim stołem, ogromną kuchnią, jest bilard oraz basen. I teraz powiem Wam wprost, nie mam cienia zawahania, żeby zapłacić za taki dom. Tym bardziej, że okazuje się, że na Florydzie, jak się dobrze poszuka, to ten dom cały z 6 sypialniami, w których nie jesteśmy sami, bo za moment dołączają do nas goście, kosztuje mniej niż nocleg w hotelu w Arłamowie albo w 4-gwiazdkowym hotelu w Kołobrzegu. Niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, że można zrzucić się ze znajomymi i zamieszkać w takim miejscu w Stanach, gdzie jest bardzo fajnie, ciepło i przyjemnie, za naprawdę niewielką cenę. I liczę, że to Wam w jakiś sposób daje do myślenia. Ostatnim takim punktem, który jest na mojej liście odnośnie minusów, ich były tylko 3, że trzeba płacić, trzeba zorganizować cały sprzęt i no właśnie. I rzeczywiście jestem trochę wyrzucony poza grono moich najbliższych znajomych, przyjaciół i rodziny. Czyli na takim wyjeździe przez 3, 4, 5, 6 tygodni, na ile wyjedziecie, uwaga, z badania tego w Stanach wynika, że większość ludzi wyjeżdża na około 2 tygodnie. To jest taka samotność rzeczywiście, poza rodziną. Ale powiem Wam wprost, że nawet jeżeli nie ma mnie te 5-6 tygodni, to kiedy wracam, to te relacje są jeszcze lepsze przez to, że mieliśmy okazję chwilę za sobą zatęsknić. I z tym de facto Was dzisiaj zostawiam. Workation dla mnie jest niesamowitym sposobem na to, żeby zachować równowagę między życiem a rodziną, a pracą. Pozwala mi się wyrwać z rutyn codziennych, pozwala mi często zaprojektować je na nowo, pomaga mi zwiększyć swoją kreatywność. Generalnie sprawia, że czuję się po prostu świetnie w swoim życiu. Staram się nie wydawać na to dużo środków, staram się organizować te wyjazdy w taki sposób, żeby nie kosztowały one nie wiadomo ile. I też wydaje mi się, że w moim wypadku ten sposób życia podoba mi się znacznie bardziej niż to, że miałbym zbierać na jakiś dom, który kupiłbym sobie na Mazurach, czy nie wiem, na Hawajach, czy na Dominikanie. Znacznie bardziej podoba mi się to, że mogę jeździć w różne miejsca na świecie i w pewien sposób je po prostu zwiedzać, bez konieczności posiadania wszystkich tych nieruchomości.
Tak po prostu. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie na temat workation. Czy to jest rodzaj podróży, w który byście się wybrali? Czy w waszej firmie byłaby możliwość wzięcia takiego workation? Tu mnie bardzo ciekawi dyskusja. Co na to wasi szefowie by powiedzieli? Jestem niesamowicie ciekawy. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, a ja niniejszym kończę swój pierwszy materiał w życiu nagrany samodzielnie. Jeszcze żadnego materiału nie nagrywałem samodzielnie. I pierwszy materiał na ten kanał nagrany poza Polską. Kłaniam się wam nisko. Do zobaczenia. Cześć.